przyjmie do projektu uchwały. W sprawie zmiany komunikacji RPK, tak zwanej małej maszynizacji. Paragraf, przypominam preambulę, paragraf pierwszy. Wnosi się do dokonania stypendii korekt tak zwanej małej maszynizacji. Punkt pierwszy. Przywrócenie linii tramwajowej nr 8 na poprzednią trasę, to jest Borek Nowecki, Brodowice Małe. Punkt drugi. Przywrócenie linii autobusowej kończącej Kazimierz Nowczak Górę oraz Centrum Handlowym Bonarka. Punkt trzeci. Wyznaczenie przystanku biskupa Pardowy na linii autobusowej nr 503. Punkt czwarty. Przywrócenie linii autobusowej nr 114 Górka Warodowa Czerwone Maki. Punkt piąty. Przywrócenie linii tramwajowej nr 15 do Cichego Kącika. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, w wstępu chciałem tylko powiedzieć, że teraz otworzę dyskusję, że jest między nami pan Sebastian Karpiowski, którego serdecznie witam. Jest jednym z panem Markiem Sikorą, współautorem pewnej nowej marszrutyzacji zadowalającej mieszkańców. Takie projekty dwa są przedstawione w Zupidzie. Niemniej jednak dzisiaj nie będziemy opiniować tego, bo po konsultacjach dzielnica jedna, druga i trzecia opiniuje tylko sprawy dotyczące protestów mieszkańców i próśb mieszkańców. Natomiast nie wszystkie dzielnice są zainteresowane zmianami. Są dzielnice, które za swoimi uchwałami potwierdziły piękne rozwiązania w tych właśnie nowej marszrutyzacji i są zachwycone tym. Na 18 dzielnic, 10 dzielnic jest zainteresowanych. Jak reszta będzie, zobaczymy, jak będzie z resztą dzielnic. Zaczniemy cykl spotkań. Tak, mały grupa, a później coraz większy. Z realnych rzeczy takich, to każda dzielnica, i będzie ich mniej zainteresowanych, ma szansę osiągnięcia jakiegoś sukcesu na swoim terenie w wnioskowanych rzeczach, natomiast nie będą to na pewno drastyczne zmiany w tym wszystkim. Zykiew jest skłonny, w styczniu ma się pochylić nad tym tematem, jeszcze raz zweryfikować te wszystkie rzeczy i zbilansować. Także jest tutaj szansa ugrania coś dla nas. Oczywiście są rzeczy, które niekoniecznie są potwierdzają się, protesty niekoniecznie potwierdzają się z logiką funkcjonowania. Wczoraj sprawdzałem, tramwaje z placu Wolnica, z Polakowca Głównego są co 7 minut. Nie. Prawda. Proszę? Co 7 minut. Dziesiątka jeździła co 20 minut i jeździ, znaczy jeździ co 20, ja już skończę, dam Ci głos. Co 20 minut, w tej chwili jest tyle tramwaji, że jest co 7 minut tramwaj z Wolnicy na Kazimierz. Nie zapisaliśmy tutaj, mam się z kolegami. Panie Przewodniczący, rozumiem, to plac Wolnica jest na Kazimierzu. Czy co, jeździ to w kółko, te tramwaje wszystkie? No niekoniecznie musi być. Panie Przewodniczący, z Wolnicy na Kazimierz. Skończę, dam Ci głos, dobrze? Dobrze. No, jak będziesz chciał. I oczywiście tramwaje, które przelotowo jadą, no chyba ktoś, nie wiem, może widział gdzieś tam pętlę na placu Wolnica, ja nie widziałem. I z drugiej strony Jacek dzisiaj jechał autobusem, który jeździ Starowiśle i na dworze. Nie, moment, to co mam powiedzieć? Powiesz tak, jeżeli będziesz miał zastosować. Także są pewnego rodzaju żądania mieszkańców, którzy jeszcze nie zweryfikowali w praktyce tego, co funkcjonuje. Ja sądzę, że to jeszcze na tydzień, dwa tygodnie, czy może do końca roku. Największą tragedią jest tego wszystkiego brak komunikacji sobota, niedziela. To jest już, zamiera miasto prawie wtedy, wzór chyba z przewoźników prywatnych. No jest znikoma ilość tutaj, nie wiem jak, to już chyba w tym drugim etapie będziemy wnioskować o to, prawda? No tak, no zwłaszcza, że jesteśmy w dzielnicy pierwszej, to cięcia linii tramwajowych w weekendy no, skutkują tym, że mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować w sobotę i w niedzielę samochodem, bo wszyscy prowadzi samochodami przyjeżdżają do centrum. Tak, przy okazji taka uwaga. No właśnie, jedno się z drugim nie rozwiązanie. No, o to z Zikito chodziło, żeby jak najbardziej dać w dupę mieszkańcom. To jest motto i misja Zikitu. Żeby się wyprowadzili ze śródmieścia. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, bardzo proszę. Kto z Państwa chce? Pani Jadwiga Pilka, pan Jacek Balcewicz. Pan Sebastian Karpiowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ponieważ ja bardzo często jeżdżę dzisiaj. On jest wczoraj, wczorajszym godzinach około
godziny nieco pomiędzy 20, może pół do 8 wieczorem. Czekałam przy ulicy Nowickiej na 10. Przejeżdżały trzy czwórki, przejechało gdzieś przejechało ileś jeszcze numerów, które ja tam rozmawiam właśnie w tej chwili. Natomiast posiłka jechała 20 minut. I nie powiem, jakie komentarze słyszałam na temat pulsowania się. To nie jest pora taka kryzyna, żeby ta dziesiątka naprawdę tak dramatyczny sposób łączyła centrum właśnie i szła po tym razie. Druga sprawa to jest skandal, żeby jednostkę wyprowadzić całkowicie z pozbawieniem. Ja w ogóle całkowicie zmieniła pracę, diametralnie. To jest taki absurd, taka żenada, taka hańba, moim zdaniem. Wszystkie tramwaje jadą po prostu na czerwony mak. Ludzie się śmieją, że im się w oczach mierzą 52. Że nie chcą tych tramwajów, one są duże, proszę pana, muszą się nieść. Proszę pana, czekałam, naprawdę czekałam, bo dojeżdżałam na Kliny Borkowskie codziennie od momentu aberracji tych linii. Jak również jechałam zaraz na zmianę dzień od niedzieli, od momentu wprowadzenia, proszę pana, dla robotu Koleckiego czekałam 22, które się zjawiały. Natomiast 52, 18 i tak dalej, wszystko jest przeciętkowane i jedzie non-stop. Jeżdżą puste te tabory. Natomiast to, co mieszkańcy już protestowali, bo protestowali, bo bardzo dużo pokrytych. Chodzi o linię 128, jak pan pamięta, już zabrano tą linię wówczas. Ludzie protestowali bardzo poważnie protestowali. Która też jedzie przez naszą dzielnicę. I która była bardzo dogodnie zazwana przez lata linią. Odebrano 114, 116 z mostu kowalskiego. Ja już mówię, nawet, bo 116 akurat ona jedzie no, na pograniczu już, poza mostem, tutaj dzielnica ósma. W każdym razie, proszę Państwa, 114 z mostu kowalskiego. No te tramwaje przekierowano wszystkie i my spod Wawelu, proszę pana, no gratuluję. 22 jeszcze na tą stronę rodzinę, czekam 2 godziny. Gratuluję. A nie jest. No nie wiem, czy pani jest. Ale pan nie jest. Proszę państwa, ale ja nie wrócimy do dyskusji takiej, jak powiedziałem, na sesji. Więc kolejny się pan Sebastian odpowie, ale wcześniej zwracam się panu Bacenicz. Bardzo proszę. Ja proszę państwa, tylko króciutko powiem, bo ja akurat jestem niemiarodajną osobą. Ja powiem szczerze, wczoraj siedziałem pierwszy raz w tramwaju od zmiany marszruty. Chociaż to jest rusycyzm, nie powinniśmy tego używać, powinniśmy mówić o zmianie siatki połączeń. W języku polskim, więc może trzeba jakąś dekomunizację w Zgicie przeprowadzić dość szybko. Natomiast proszę państwa, akurat potrzebowałem się dostać do szpitala Jana Pawła II. Powiem szczerze, byłem mile zaskoczony, jak się okazało, że 50 z Kazimierza, czyli od strony Starowiśnej przez tunel i przez dworzec jedzie co godzina szczytu, co 5 minut. Ja nauczyłem chyba 12 kursów w ciągu pełnej godziny zegarowej. Ja się zastanawiałem, jak te tramwaje się na przystankach pomieszczą. Także wiecie państwo, ja jestem generalnie, oczywiście popieram wszelkie wnioski mieszkańców. Natomiast ja nie wiem, czy zapis przywrócenia linii autobusowych łączących Kazimierz z dworcem głównym nie będzie furą w tło, że Zgina momentalnie odpowie, że przecież macie tyle połączeń tramwajowych i to jest tylko kwestia zmiany środka komunikacji. Dla mnie tramwaj jest chyba bardziej komfortowym środkiem, bo w tramwajach jest więcej miejsc. Więc prosiłbym o wnioskodawców o jakby, nie wiem, no, zastanowienie się nad tym. Bo po prostu argument będzie od razu krótka piłka. Tyle chciałem powiedzieć. To nie, to może... No, spokojnie, ja... Pan Sebastian, to Krzysztof Baro, pan Wojtek Kozłowiewicz.
przede wszystkim się przedstawię, nie jestem pracownikiem ZIK-u Trójnicy, lecz w ogóle z jednostką, że jest utożsamiany, jak również nie jestem autorem tej siatki połączeń, która została wprowadzona 17 listopada. Jestem jej przeciwnikiem, to od tego trzeba zacząć, jestem przeciwnikiem tej siatki. My razem z radnym Markiem Sikorą z dzielnicy 7 i przy pomocy dzielnic 11 przygotowaliśmy alternatywną wersję połączeń linii tramwajowych i autobusowych. Od dzisiaj o nich nie rozmawiamy, dlatego że to jest temat na za powiedzmy 2 miesiące, jak ZIK-IT łaskawie przyjmie ze strony zainteresowaną i się z nami porozumie. Ja się mogę tylko odnieść do Państwa tutaj pierwszych informacji. Zgadzam się z Panią, że linia 52 się mieli w oczach, to dla mnie jest to nieracjonalne wydatkowanie pieniążków publicznych, z tego względu, że jest to tylko i wyłącznie czysta propaganda. Wystarczy popatrzeć na numer 52. Linia ta jeździ co chwilę, jest efekt taki, że ja na jednym przystanku mam przed dwa składy, ja zaraz są z siebie. Z czego ten ruch jest pusty? Wspomniała Pani o linii 128. W naszym projekcie jest wniosek o przywrócenie trasy linii 128 do Ronda Grunwaldzkiego, z tego względu, że oto wnioskowała też Rada Dzielnicy Ustnej Dębniki, która kiedyś miała bezpośrednie połączenie z Nową Hutą, teraz jej nie ma, a chce mieć przynajmniej jedną przesiadkę. Linia 116, tu akurat podzielę stanowisko z ZIK-IT-u, ponieważ linia 116 nie może już dzisiaj w dzisiejszych realiach jechać po trasie do Ronda Grunwaldzkiego i z tego względu na dużej trasie pokrywa ona tramwaje. Nie można budować siatki połączeń poprzez dublowanie linii tramwajowych i autobusowych. Dokończę jeszcze, że osiedle Kliny uzyskały bardzo szybkie połączenie z Nową Hutą autobusami przekowymi linią 178. Linia 116 bardzo przyciła ta linia. 116 jest linią dowozową do leży tramwajowych umożliwiającą szybką przesiadkę. Jest również linia 151, jak się pamiętam, która dowozi tramwaj. Ale osiedle Kliny póki co nie mogą liczyć na bezpośrednie połączenie z centrum. To jest tak, to przedstawiam Państwu stanowisko, które widzi. Jeśli chodzi o linię 50, widzicie, że jest Pan zaskoczony, faktycznie teoretycznie jest 12 godzin na godzinę, z tym, że ZIK-IT zapomniał o jednej bardzo ważnej sprawie. Widzicie, te nowe rozkłady jazdy znacznie ograniczą godzinę szczytu. Dla ZIK-IT-u godziny szczytu kończą się teraz o godzinie 17. Podczas gdy tak naprawdę przed zmianą siatki połączeń tramwaje i autobusy w miarę często kursowały co 10 minut mniej więcej do godziny 19. I kończąc o wspomnianej linii 10. Linia 10 jest niczym innym jak tylko sponsorem Czerwonych Maków. W ten sposób, że została przekierowana do dość odrzutnego Pleszowa, czyli skasowano linię 15 z Wyścigał do Kącika, od dworca poprowadzono trasą 15-15. Kursuje ona co 20 minut, co w mojej ocenie jest częstotliwością zbyt niską, ze względu na bardzo duże przepełnienie tramwajów na tej trasie. Ale niestety, Szanowni Państwo, jesteśmy w takiej sytuacji, że znamy też ZIK-IT walki z nimi i oni się do błędu nie przyznają, że coś źle zrobili. No to trzeba wspomnieć. Projekt, który przygotowaliśmy z kolegą, gdzie zakłada na przykład rezygnację z linii 52 co 5 minut i przekierowanie tych osób na inną linię, gdzieś żeby wzmocnić na przykład, o 19 za chwileczkę jeszcze powiem, to muszę Państwu powiedzieć, że jest duża szansa, że ZIK-IT się na tym pochyli, bo te nasze argumenty były merytoryczne. Każda z dzielnicy wnosiła swoje uchwały, które często miasto nawzajem siebie wykluczało. Dlatego, że na przykład Rada Dzielnicy Bronowice nie patrzy na Wojek Pałęcki, nie patrzy na inną końcówkę, ona tylko patrzy na swoją część. Tak? I na przykład ci z Wojku Pałęckiego zawnioskują zupełnie coś innego. I się tutaj niestety nasze, że tak powiem, interesy rozjeżdżają. Co do linii 19. Jest duże prawdopodobieństwo, że linia 19 nie wróci na starą trasę. Nie ma szansy powrotu na starą trasę z uwagi na to, że rozburzyło cały układ komunikacyjny. Ale nie ukrywam, że może być 19 rozwiązany problem słynnej ósemki poprzez skierowanie ją od tutaj Wolbasztowa Lot do Bronowic Małych od drugiej strony. Czyli wyjechała z Borku Fańskiego przez Limanowskiego, Starobiśną, Poczta Basztowa i dalej do Bronowic Małych. I tutaj nie ukrywam, że pan Sakon, jak kiedyś z nim rozmawiałem na ten temat, pochylił się nad tą propozycją i będzie się zastanawiać, czy przypadkiem czegoś takiego nie zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejno. Pan Krzysztof Baron, pan Kozdronkiewicz, pani Anna Maria Tylek, pan Sanczek i pani Pita. Jeżeli można, ja chciałbym zwrócić uwagę na wiele się, bo pierwsze na bardzo duże protesty mieszkańców. Rozumiem, że pan się nie chce się podpisywać pod tym projektem, ale reprezentuje pan w pewnym sensie miasto. Ludzie po prostu do mnie przyszli z dziesiątkami podpisów, no jeżeli nie powiedzieć setkami. Nawet teraz na tą sesję przyjąłem dodatkowo ludzi w sprawie ósemki, że to jest sytuacja po prostu niepojęta. Kiedyś tramwaj jeździł i dowoził zarówno mieszkańców w szerokim tego słowa znaczeniu, bo i studentów do szkół, prawda, i starszych ludzi, którzy do szpitala, prawda, różnych instytucji i teraz w zasadzie, żeby gdziekolwiek się dostać, muszę raz korzystać na jakiś perpedes albo korzystać przynajmniej z jednej przesiadki, czyli jechać dwoma środkami komunikacji. To chciałbym podkreślić, że to jest po prostu rzecz niedopuszczalna, to znaczy nie w takiej dużej aglomeracji. Dotychczas Kraków uchodził za aglomerację, która ma stosunkowo dobrze pomyślaną siatkę połączeń. A teraz jest naprawdę tragicznie, żeby się z centrum gdziekolwiek dostać, to jest problem, nawet na dworzec główny. Nawet na dworzec główny, to znaczy dla mnie to może nie jest problem, bo ja przejdę perpedes z 10 minut, może 8. Ale dla bardzo dużej liczby osób, szczególnie dla starszych, dla osób, które są niezorientowane, przyjeżdżają pierwszy raz, bo rzadko do Krakowa, prawda, studiują tutaj, ale nie znają miasta w sposób, powiedziałbym, doskonały, więc bardzo bym prosił, ja rozumiem, że ta poprawa została przygotowana w taki, a nie jest bardzo, ale bardzo bym prosił, abym zgłosił taką poprawkę, żeby uzasadnienie było integralną częścią tego, i żebyśmy napisali jakieś uzasadnienie, kilka zdań. Przy takiej ilości protestów mieszkańców, po prostu, żeby było jakieś uzasadnienie, ja sobie pozwolę takie uzasadnienie napisać, parę zdań, żeby to Rada przyjęła. Dziękuję bardzo. Nic przeciwko temu, to możemy z tego uzasadnienia, które Pan wcześniej miał w tym swoim projekcie, to żeby czasu nie ma mi trężyć. Zrobimy 5 minut przerwy, wyredagujemy. Dobrze. Dziękuję. Panie Krzysztofie, Pan Kozdrowicz. Ja myślę, że jedyną poprawkę by trzeba było wnieść do tego projektu. Bez względu na to, czy korekta, czy niektóre linie wrócą, czy nie wrócą, czy częstotliwości. Zapomnieliśmy o tym jeszcze, i chyba większość dzielnic też zapomniała, że puszczono tabor mały. Na wielu liniach, dlaczego one są przepełnione, ale na dzisiaj wygląda to, że ta sieć połączeń jest przesiadkowa, jest beznadziejna. To jest jeszcze sprawa tego, że składnikie, szczególnie autobusy, nie idzie przegubowy autobus, tylko idzie krótki autobus, który bierze tylko 50 ileś osób, a 50 kolejnych zostaje na przystanku. Szczególnie tak jest na ruszaniu. Gegenne się tam odbywają, krótkie składy. Tramwaj idzie dwuwagonowy, a mógłby iść przegubowy, trzyskładowy, czy te dół, zobaczcie, to jest 40-metrowy. Nie puszcza się tam takie, na te linie najbardziej obłożone. Myślę, że tą poprawkę po prostu trzeba tutaj, żeby to nie wiem, jaką zredagować, żeby na grosę w tej chwili rozprawiał, żeby dodać, że na tym najbardziej wyczyszczaniu trasa tabor został wycołuje. Zabrać to jest problem, że nie da się to odnosić. Nie, no da się, bo można zastąpić na linie, które idą na przykład podmiejskie, czy te linie, które mają małą liczbę obłożenia, mogą być krótkie tabory, a na pewno nie powinny być tabory, które ten większy, jak to się duża rozsądku również. Ja wiem, że MPK wyszkoduje to, co dokładnie z ekipy się narzuci. A nie do końca. Nie do końca, ponieważ jeśli chodzi o ustalanie taboru, MPK ma swoją politykę, ale... Znaczy nie politykę, oni mogą skorzystać co chcą. No niestety tak jest beznadziejnie zredagowana umowa pomiędzy ekipą a
a MPK, że MPK może wystawić nawet pojedynczy wagon na tramwaj linii 3. I nic się nie dzieje. No ale to chodzi o zdrowe rozsądek. Zdrowe rozsądek, to chciałby to poprawnie też wnieść, żeby, nie wiem, aneksować zmianę umowy, żeby miasto wymuszało na tę linię. Bo potem jest takie przerzucanie piłeczki, jak rozmawialiśmy na ostatniej sesji. Nie? Jak była ta linia interwencyjna, że mieszkańcy mogą zgłaszać do Zichitu swoje uwagi, to widzę, że się nie można podobać. Jak się dozwoli ktoś, to mówi, to nie my, tylko MPK. MPK mówi, no przepraszam, masz go nie my, to Ziki. W związku z tym to jest dalej takie przerzucanie piłeczki, więc tutaj myślę, że trzeba taką poprawkę wprowadzić, panie przewodniczący, aby aneks umowy między Zichitem a MPK wypuszczał odpowiedni tabor na linię. To nie wiem, jak to zredagować, żeby to miało po polsku oczywiście, żeby nie jechał Bombardia, tylko stare 300, tak jak było 300 osób, a Bombardia tylko 150. No dokładnie. Tak się jeden z przewodniczących urządził sam, że bardzo chciał walczyć o te tramwaje i w związku z tym dostał i zawsze połowę mniej i połowę rzadziej. Właśnie na linii 13 notowane są teraz przepełnione. Linia 13 jest przepełniona. Na Hutę są też przepełnione, na Rucza i to idzie chyba... No i tam to już jest masakra, bo tam idą krótkie składy. Czy nie dużo było mogę się jest, dwie linie są też pewnie jakaś jest puszczona, wyczytałem w prasie. No, gdyby tam jedna z podróżniczek mówi, naliczyła ilość osób na przystanku 79, z tego wsiadło 26, reszta została, bo przyjechał krótki autobus i ktoś na nim odstawił się na drugi przystanku od Petru. No więc można sobie wyobrazić też na szczytu, co tam się dzieje. No i chyba Piotr nawet pisał o tym chyba, nie? W Dzienniku Polskim pisaliście o zamieszczenie tego o tej czytelniczki, która tam liczyła pasażerów na przystanku na Czerwonej. To jest znana w ogóle. To trzeba by tak jakoś zredagować w tym przemie, żeby to pisać. Ja sądzę, że na dwóch ciągach tygodni będę miał skończoną wiedzę, bo dzisiaj nie mam tej wiedzy, jaki tam jest, na jakiej trasie, ale Marek to zrobi się chyba na to. Pan Sebastian też ma. Mamy dwóch dobrych konsultantów i będziemy w stanie to robić, jak będziemy mieli materiał wyjściowy i ilość przepustowość tych tras, to wtedy możemy to są już to bardzo dobry pomysł. Którą pan linię wnosił? Marianna Mariatyna. Nie wnosiłem. Teraz może ja. Szary, bo ja piszę od razu, więc którą pan miesiąc? Pan mówi sobie, kiedy mi nie uznaje. Proszę Państwa, bardzo proszę o słuchawkę. Każdy ma możliwość wypowiadania się, nie musi równolegle tego robić. Proszę Pani Anna Mariatyna. Mam kilka uwag i w zasadzie jedno podsumowanie. W tytule uchwały mamy małą marszrutyzację, a wydaje się, że to jest raczej rewolucja i mała marszrutyzacja, a w ogóle powinna być siatka połączeń, więc proponuję tutaj pisać tak zwanej siatki połączeń. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle całość zmian komunikacji, to wydaje się, a może to jest i pewne, że Zikit robił konsultacje, ale wśród własnych pracowników, i ustawił tą komunikację tak, żeby pracownikom dobrze się dojeżdżało do miejsca pracy, bo absolutnie nawet nie było robione konsultacje, ani nawet nie byli informowani mieszkańcy. Było spotkanie bodajże w poniedziałek przewodniczący Rad Dzielnic z wicedyrektorem Saponim, tak? We wtorek ukazał się chyba artykuł, jeśli dobrze pamiętam, to był w środę, w którym były wymienione propozycje przedstawione na tym spotkaniu. W tym między innymi, żeby zmienić numerację od 1 do 27, żeby mieliśmy tramwaj 52 i tak dalej. Tych zmian takich powiedzmy kosmetycznych do tej siatki, która jest wprowadzona, jest bardzo wiele. Sądzę, że dzisiejsza uchwała dotyczy tylko wprowadzenia tych zmian, które są zawarte w uchwale. Natomiast pozostałe propozycje i uwagi, które mamy, sądzę, że możemy podjąć zupełnie nową uchwałę na kolejnej sesji, ująć to wszystko, o czym tutaj mówimy, łącznie z tym, żeby
współgrała działalność Zikitu i MTK i tych tramwajów o schodach jak na Wieżę Mariacką i różnych innych składów. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle wprowadzanie zmian, to ja nie wiem, czy cokolwiek to odniesiemy, ponieważ Zikit wypowiedział się jasno i wyraźnie. My jesteśmy inżynierami ruchu i my wiemy najlepiej, jak to zrobić. Więc cóż się będziemy pytać tych szaraczków, co tymi tramwajami jeżdżą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Sędrzek, bardzo proszę. Ja bym króciutko chciał powiedzieć o takiej jednej niepokojącej sprawie, tak mi się wydaje. Chodzi o obecną aleję Jana Pawła II. Tam w dawnych czasach, nie tak bardzo dawnych, ale to inne czasy były, tą aleją jeździły dwa autobusy pośpieszne A, B, to się tak nazywało. I było wiele też linii tramwajowych. Od pewnego czasu tylko jeżdżą tramwaje. Ja tam byłem świadkiem kilkukrotnie, szczególnie zimą, jest to niezwykle dotkliwe dla mieszkańców, kiedy jest albo brak prądu, albo się tramwaj popsuje i też nie może jechać i się robią koszmarne sytuacje. Wtedy, kiedy wypoczywano linię AB, jeszcze nie było tak bardzo rozbudowanych politechniki, nie było hamaku. Tam to bardzo, jest to skupisko miejsc pracy, tam jest wiele firm zresztą przy politechnice i to generuje duży ruch, nie tylko studenci. Ale tam mamy w lewo, w prawo studentów, te firmy. Wydaje mi się, że przynajmniej jedna linia teraz powinna tam być puszczona, jakiś autobus. Dużo jeździ autobusów naokoło alei Jana Pawła II. Nie ma żadnego, który na okoliczność jakiejś niespodziewanej sytuacji będzie mógł tam tych ludzi zabierać. Chcę zwrócić uwagę, że jest to niezwykle długi odcinek. To jest około 5 km. Jadąc od Ronda Mowińskiego do Światu Centralnego, może nie, do Krzyżyn, to jest około 4 km. To jest niezwykle długi odcinek, gdzie nie ma żadnego autobusu, żadnej linii autobusowej, która by mogła alternatywnie tych ludzi zabrać. Wtedy jest taka sytuacja, że nawet w 15 do pół godziny przyjeżdża ten samochód MTK, ogłasza przez megafon, że proszę Państwa i tak dalej, za chwilę będzie awaryjna linia tutaj prowadzona, więc to ją jak jest wróg, marzną, przeklinają, są takie całe tabuny ludzi, ale ją Jana Pawła, to wywołuje niezwykle trudne sytuacje, bo jest ruch samochodowy i tak dalej, i tak dalej. W moim odczuciu absolutnie tam winna być jakaś linia, bo tak jak tutaj całą czaszkę sobie przeglądnąłem, wiele linii jest pobudowanych, wiele linii się nakłada. Tutaj od wielu lat nie wprowadzono żadnej linii. Za siedmiężnych czasów, żeby się tak wyrażę, były dwie linie A i B. I one świetnie swoje zadanie spełniały. A tramwaje tam chyba nie było mniej, linii tramwajowej. I druga sprawa, to bardzo bym prosił, ja w zapisie też oczekuję, o linię, tą tak zwaną przyspieszoną 503, żeby linia 503 mogła zatrzymywać się na przystanku biskupa Frandoczy po tych kierunkach, bo to jest tam bardzo duży protest, bardzo duży taki społeczny ruch. Tam te osiedla, oni szkodzili seniorów, starszych, oni zostali praktycznie odcięci, muszą maszerować pod Uniwersytet Rolniczy, a tam był w sprawie jeszcze tego placu dużego, który jest plac taki rolny, który jest tam z Kimbramowski. Oni są od tego odcięci i trzeba im pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Jadwiga Pitler. Ja się odniosę do linii numer 19, ponieważ pan przynosi tutaj bardzo kierunkową wiadomość, że linia 19 niestety nie wróci. No to proszę pana, dlaczego ci, którzy się tak dobrze znają się tak źle, że uważają, że 19 powinna w ogóle nie jechać w niedzielę i że w ogóle powinna być przekierowana całkowicie w inny świat, w kosmos, a tutaj się sprawdzała, to została wycofana. No to mówię pan senator, to jest poraża tą wiadomością, że tu się mówi o konsultacjach, a w ogóle się już mówi z góry, że taka linia nie będzie w ogóle istnieć i nie będzie jeździć, że po prostu nie wróci na swoje miejsce, mimo że była już wypracowana latami i po pierwotnej zmianie przed wieloma latami, to też był dziury przekontrowersji mieszkańców,
ta już była, ta się wypracowana, było połączenie z tym szpitalem Jana Pawła II w centrum, jak gdyby pogodziła wody z ogniem. I tutaj nagle się odbiera, a właśnie dalej się zostawia te tramwaje, które są niepotrzebne na Czerwonym Magii, które jeżdżą za często późno. Za często i po prostu zamiast wrócić tą 19 i przekierowuje się na trasę, która jest zmultiplikowana przez szereg linii, tutaj tudzież przez Staropiśno. No, budzi to moje zdziwienie, zdumienie mieszkańców, zdziwienie i zbulwersowanie. Powiem panu tylko tyle, że a propos 116 linii, to nie jest tak, jak pan powiedział. Ponieważ ja raz jechałam do 116 i pomimo tego, że nie jest to moja dzielnica, powiem panu tam, że ludzie się bardzo już zbierają też protesty i podpisy, bo ja osobiście złożyłam taki podpis, poproszono mnie, są listy przygotowane na gminach i proszę pana, ona nie ma takiej klasy, jak pan powiedział, ona ma całkowicie zmienioną klasę, ale ja się nie ubieram przy tej 116, bo ona mi jest do niczego niepotrzebna, naprawdę. Ja to, tak jak mówię, raz w tygodniu, raz jechałam tą linią, uważam, że miała dobrą klasę. Natomiast ludzie, którzy tam mieszkają, ja chciałam, żeby pan posłuchał ludzi, którzy się wypowiadają na temat tej zmiany siatki połączeń i jakie budzi to na przystankach kontrowersji. Proszę pana, ja wracałam w poniedziałek, jechało 694 po 38 godzinach, przysiadałam się na ze 178 na 194, czekałam za Tesco. Proszę pana, proszę mi wierzyć, jechało 6 czy 7 numerów 194, tak dopełnionych, że ja za Tesco nie mogłam wsiąść ze 178, które jechało tak dopełnione, że też nie wszyscy posiadali. Proszę, a mało tego, była taka rezorganizacja, że kierowcy wprowadzają ludzi w błąd. Nie mieli zielonego pojęcia, jak to zabali, gdzie się można przesiąść, na co. A jeszcze podkreślam fakt, iż w ogóle 194 jedno, w którym ja miałam nieszczęście jechać, się nie zatrzymało na mocie pracy, bo pan był tak kierowca zdezorientowany. Być może pan nie winie tego pana, bo przypuszczam, że on był tak samo zdezorientowany jak pasażerowie. I jeszcze budzi mój fakt zdziwienie, że taka gazeta, którą ja kupuję, Dziennik Polski, która po to ją kupuje w piątek, znaczy było także w piątkowym Dzienniku Polskim, były ogłoszenia wyborcze i były wszelkie informacje na temat zmiany rozkłady MPK, rozkłady tramwaj i tak dalej. I okazuje się tym razem, nagle w jakiś zaawarowany, dziwny sposób, każą mi kupić w sobotę, żebym się dowiedziała, jak już te tramwaje będą kursować, a nie w piątek, tam gdzie powinny być obligatoryjnie przez miasto, moim zdaniem, właśnie takie zmiany, szczególnie w tym wydaniu piątkowym, bo przeczytam tam produkcji miagrowskiej. Jakoś po miasto się nie popisało. Robi wszystko po prostu tak, w jakiś zaawarowany sposób. No ja ubolewam nad taką informacją. Proszę pana, ja uważam, i jeszcze panu przekażę takie informacje, skoro może pan to wykorzysta, może nie, że ludzie mówią tak, no tak, pan, cała ta siatka połączeń służy tylko studentom tak naprawdę, bo nam mieszkańcom w ogóle nie służy. Ale to przecież my mieszkańcy zostawiamy te podatki, bo studenci są 10 miesięcy i studenci najczęściej się rozliczają w tym miejscu, w swoich gminach, tam gdzie zamieszkają z rodzicami, przyjeżdżają tu do Krakowa i tylko 10 miesięcy studiują. Więc tak naprawdę to tutaj nasze gminy nie zostawiają podatków. Podatki zostawiają przede wszystkim mieszkańcy i to od mieszkańców powinna być komunikacja. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Wyszyńska, panie Kulosu. Chciałam zapytać, czy wyszło pismo z dzielnicy do ZIKIT-u w sprawie, kto jest autorem tej maszynizacji i jaką kwotę miasto przeznaczyło na ten projekt? Nieoficjalnie wiem, nie wiem, oficjalnie nie mogę powtórzyć, że to bardzo duża kwota i padły bardzo ciężkie słowa nawet, że gdzie to się powinno znaleźć. Ale czy wyszło pismo z dzielnicy, o które prosiłam, żeby wyszło na sesji? Nie, jeszcze nie wyszło. A wyjdzie? A wyjdzie? No, oczywiście, że tak. No to bardzo proszę, żeby takie pismo wyszło o autora tej maszynizacji i o kwotę, jaką otrzymał za tą maszynizację. Wyszło? Proszę mnie poinformować mailem o jak przyjdzie odpowiedź. Telefonicznie można? Można. Panie Kowalski, proszę. Pani, pani, pa,
pani radno radził. Studenci płacą kosmiczne podatki w Krakowie, bo kupując bułkę w sklepie płacą podatki. Jest ich 300 tysięcy w tym mieście razem z zaocznymi, więc oni utrzymują to miasto. Także uważajmy, co mówimy. Bo tu wynajmują mieszkania, tu kupują benzynę, etc. Natomiast nie jest problemem to, czy zrobiono to pod studentów, czy nie zrobiono tego pod studentów. Tego nie zrobiono pod studentów. Przepraszam, ja powiedziałam to, co usłyszałem od ludzi. Pani Jadziusz, ja pani nie przerywam. Dla mnie ewidentne jest to, że zrobiono to po to, żeby tak zreorganizować linię, żeby ten bilet jednoprzejazdowy z punktu A do punktu B, godzinny bądź jednoprzejazdowy za 3,20, który będzie bodaj po 4, bo tak ustaliła Platforma Obywatelska razem z Jackiem Majchrowskim, żeby trzeba się było przesiąść i kupić drugi taki bilet. Albo żeby trzeba było wykupić kartę sieciową nie na jedną linię, tylko na dwie linie. I taki jest ukryty cel tego radzieckiego pomysłu, czy jeżeli mówimy o radzieckim, marszutyzacja to mi się kojarzy ze Związkiem Radzieckim. I to, tak samo jak pomysł likwidacji Straży Miejskiej, to nie jest pomysł po to, że tam ktoś kogoś pobił, bo pan prezydent doskonale o tym wie, że ktoś kogoś ileś razy już pobił, tylko pomysł jest taki, że jak tu napisano, 28 milionów mieszkań miasto zaoszczędzi. Więc nie opowiadajmy sobie bajek, że to jest, żeby coś komuś ułatwić, tylko to jest po to, żeby wyciągnąć więcej kasy. I taka jest prawda. I miasto może opowiadać bajki, a prawda jest wiadomo jaka. Majchrowski narobił długów, to trzeba teraz te długi spłacać. Jak będziemy spłacać te długi, anorybniemy z mieszkańców, żeby jeszcze więcej płacili. To podatek dochodowy i to podatek od nieruchomości podniosą, etc., etc. I taka jest prawda i nie wymyślajmy, że winni są studenci. Dziękuję. Pan Rosler, proszę. Tylko chciałem po prostu powiedzieć, że powtarzałam to śledztwo, czekając na bardzo długo na to. Ale to proszę nie wierzyć pani Jadziu, bo oni płacą mnóstwo podatków w tym mieście, ci studenci. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko że jak się rozliczają, to wracają do swoich dni, panie radny. Ale PIT to jest nic, pani Jadziu. Dobrze, ale no nie przerzucajmy się, panie radny. W każdym razie takie komentarze, no są komentarze ludzi, które słyszałam, ja nie brałam w nim udziału. Naprawdę ludzie są zgodni, Dziękuję bardzo, pan Rosler, proszę. Temat tej siatki połączeń i padło właśnie z pani strony pytanie autora. To była też mieszkanka tutaj, która się zobowiązała, że wyśle taki wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zobowiązała się też, że nam przekaże te informacje. Natomiast jak najbardziej jest to zasadne, żeby takie pismo z dzielnicy też wyszły. Ja chciałem jedną uwagę do tego, co padło przed chwilą. Otóż tak jest zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym, że pieniądze z VAT-u nie zostają w gminie i o tym dobrze było, żeby radni, którzy o tym mówią, żeby o tym pamiętali, bo jest udział w podatku gminy w podatkach, o ile dobrze pamiętam, to jest 5%. Ale to jest udział w podatku dochodowym, więc jeżeli ktoś się rozlicza w swojej gminie, no to siłą rzeczy podatki nie będą wpływały do Krakowa, tylko załóżmy do Skotnik czy tam do czegoś innego, co się znajduje pod Krakowem, ponieważ w VAT-ie gmina nie ma udziału, tylko w podatku dochodowym, no, płaconym przez osoby fizyczne, bądź w podatku płaconym przez firmy. I o tym warto pamiętać. No, tak jest zapisane w ustawie, no i nie należy z tym dyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze adwokat. Panie, mogę przewodniczący? Panie Krzysztofie, studenci w Krakowie wynajmują mieszkania, jeżdżą tramwajami, dają utrzymanie firmom krakowskim, bo kupują bułki, płacą prywatnym szkołom krakowskim pieniądze, piją piwo, a takich studentów, którzy pracują na umowę o pracę, mówię o studentach dziennych, bądź na umowę zlecenia czy o dzieło, to można na palcach jednej ręki. Bo jeżeli jest pan zorientowanym mieszkańcą Krakowa, to wie pan, że 90% studentów pracuje na czarno. Czy jako kelnerzy,
czy jako rozmieszczyciel lotek, etc. Jest pan studentem, nigdzie nie zostają, bo pracują na czarno, panie Krzysztofie. Nigdzie zostają, ale w Krakowie. Ale pan policzy, ile otrzymują przedsiębiorców, ile znajdują mieszkań. Nie chodzi o Krakowa bez studentów. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze raz proszę bardzo, proszę pan prezes Sebastian. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to wszystko, co pamiętam. Zacznę od pana, że pana pamiętam i pana wniosek o linię autobusową przez Jana Pawła II po raz kolejny, znaczy po raz kolejny, drugi raz postawię swoją nogę po stronie Sikitu, że taka linia nie ma najmniejszego sensu. Nie można tak dobrować, jeżeli mówimy o odcinku tramwaju, bo tramwaj ma stanowić główny środek transportu. Ja zgadzam się, że są remonty, może nie remonty, tylko tramwaje padają, bo to są w większości złomy, które jeżdżą po naszym Krakowie. Na przykład te, co na 52, to są tramwaje uznane przez jeden za szrot, a u nas zrobione na wspaniałe, cudowne tramwaje. Natomiast ja pana rozumiem, dlatego że na spotkaniu z panem dyrektorem Sakiem wnioskowaliśmy o linię 114, żeby pozostała na makach, na ruczaju, z tego względu, że gdyby się zepsuł tramwaj, to co wtedy? Prawda? Trzeba mieć jakąś alternatywę na takim dużym osiedlu. Odpowiedział wówczas, że są podstawione autobusy rezerwowe w ciągu 15 minut. I to jest jakby uciął dyskusję, no bo co ja z nim będę rozmawiać? No niestety jest to człowiek o dość takim betonowym podejściu do wielu rzeczy i ja nie mogę z nim polemizować, bo nie mam danych, żeby udowodnić, że na przykład autobus za 20 czy za 30 minut się postawić. Tak. Niemniej jednak na postulaty typu, że autobus ma jechać tu, że Jana Pawła II, zgłoszyć można, ale on będzie po prostu kategorycznie odrzucony. Sprawa linii 116, ja wyraźnie powiedziałem, że trasa się zmieniła. Linia 116 prowadzi teraz do Czerwonych Maków, ma być dowozem do tramwaju. Niemniej jednak na jej znakomitym odcinku do Tesco zastąpiła ją przebudowa linia 178, która ma służyć dla mieszkańców Nowej Huty, do jazdy do Nowej Huty, jak również też do jazdy do tramwaju, żeby się szybko przesiąść. Mówi pani o 19. Z 19 jest problem bardzo naturalny. Nie ma dla niej już tam miejsca. Dodatkowe kursy tramwajów na odcinku Monte Cassino, później Stradą, gdzie 52 nie jeździ, nie są możliwe do wykonania, bo by się wszystko zapało. Jest to tak zwana kongestia. Dzisiaj jechałem ulicą Kalwaryjską do państwa, bo jechałem od Mawecznego i mijałem 2.19. Ku mojemu zaskoczeniu było bardzo ładnie nagrodzone do Borku Fańskiego. Czyli innymi słowy, ludzie z dworca jadą z tramwajem do Borku Fańskiego, tylko jadą trochę z inną trasą niż Kalwaryjka. Zgadzam się z tym, że linia 19 powinna kursować przez 7 dni w tygodniu i w naszym projekcie taka linia ma, taki postulat ma miejsce. Co do linii numer, to znaczy połączenia, pani wspomniała Wawelu. Już pani mówię. Mamy Kapelankę, mamy Wawel do Probodrzy Górki, z tamtych rejonów jest co 10 minut przyjąca linia 18. Natomiast ja troszeczkę... Ale nie ma wspólnego przystanku. No ale jak nie ma wspólnego? Od ulic, od Tesco mamy, proszę pani, cały czas... Nie ma wspólnego przystanku na przykład, żeby można było się przesiąść w kierunku Ładunki, nie ma wspólnego przystanku. Ale proszę, z czego się przesiąść? Przecież musi się na przykład ktoś, no na przykład powierzam 50 funtów, no to jest. Tak, czy chce się pan przesiąść na co? Proszę pana, no właśnie, co do boku. Na linię 20. No bo 22 idzie co 20 minut, sam tam leży. W szczycie co 10 minut, poza szczytem co 20 minut. Proszę pani, no 28 minut czekałam w niedzielę. Ale proszę pisać rzeczy, bo ja. Ale pani mówi o niedzielę, mówi pani o niedzieli. W niedzielę nie ma oprócz dwóch, oprócz jednej i żadnej prakursy co 10 minut. Tylko 50 i to się nie zmieni. Ale ja mówię o trasie. Natomiast jeśli pani mówi na przykład o dojeździe z Jana Pawła II do Borku Fańskiego, może pani to zrealizować każdym tramwajem jadącym z Probodrzy i się przesiąść na przykład na linię 8. Nie musi pani jechać na Belanie. Może pani jechać z Krakowską. Ja sam zdam krótkie pytanie. To jest tak doskonale zorientowane. Proszę mnie powiedzieć, jakie racje przemawiały za 5 do 19 w tą podróży?
Oni nie miała wypracowaną linię. Cóż pani tłumaczy? Raz czy można zlikwidować jednej linii na przykład tej karty do żelonych maszyn? Teraz się pojawia, problem, nie o którym przed chwileczką mówimy, że dzielnica szósta będzie patrzeć na swoje racje, dzielnica czwarta będzie patrzeć na swoje racje i one się rozjeżdżają. Jest to wypracowany kompromis, ale proszę pani, kompromis jest w postaci linii 18. Ja zweryfikuję, że czerwone maty nie powstały dla studentów tylko. Powstały też dla naprawdę bardzo dużej rzeszy pracujących tam ludzi w strefie niemalże przemysłowej oraz potężnego osiedla. Więc musiano wybrać osiedla, musiano wybrać pomiędzy potokiem pasażerskim z Ruczaju a zborku Fałańskiego. Z zborku Fałańskiego potok pasażerski jest zdecydowanie mniejszy. I tramwaje tam, na moje obserwacje, miały dobre wypełnienie jedynie w godzinach 7-8. Później można powiedzieć, że obłożenie tramwaju było około 20-25%. Stąd Zygmunt zdecydował o czymś takim, że zamiast 19 pojechała przez ulicę Kalwaryjską, też między innymi dlatego, że stamtąd została zabrana 11, która kursuje przez, przez Kapelankę. I tu pani radna jest to właśnie taki efekt domina. Coś za coś do czegoś. Stąd ta 19 wyleciała. Ja wiem, że ta linia bardzo dobrze pracowała, ale ona pracowała w innych realiach, kiedy 18 nie kursowała do Krowodzieworcy. Stąd ta zmiana. Tylko i wyłącznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jedna rzecz, proszę państwa, powiem tak. Pani radna nam przyniosła dzisiaj najnowsze wydanie Kraków.pl. Jest rozmowa pani wiceprzewodniczący Jantosowej z obywatelem zaangażowanym, którego chyba tu wszyscy chyba znamy, Albinem Ksieniewiczem. Zacytuję tu trzy zdania pana Ksieniewicza. Jedno zdaniem się oczywiście z nim zgadzam. A zresztą no, powiem tak. Wszyscy mieszkańcy, wszyscy obywatele, jak to mówimy, znamy się na zdrowiu, na sporcie, na motoryzacji. I okazuje się, że również na transporcie, na polityce. Na polityce. Według mnie, cytuję słowa pana Ksieniewicza, które tutaj zostały spisane. Według mnie w komunikacji jest wielki chaos, którego nikt nie umie opanować. Ważne jest nie czekanie na przesiadkę 5 czy 6 dni, ale to, żeby człowiek mógł jedną linią dojechać do celu. Ja nie tylko krytykuję, ale sam przygotowałem nową propozycję funkcjonowania sieci miejskiej komunikacji. I to zdanie, które rozbawiło mnie serdecznie i myślę, że to jest taka innowacja, że pozazdrowię. Moim zdaniem należy usunąć tramwaje ze Śródmieścia, ponieważ są najbardziej awaryjne. Kilka linii korzysta z jednego torowiska, kiedy tramwaj się zepsuje, blokowana jest komunikacja w jednym miejscu. Najlepiej nie mieć nowy tramwaj w Śródmieściu. Znałem go zawsze z tego, że poprawiał coś innego, ale tu już będę się jeszcze lepszą. Bardzo. Bardzo ważne, bo padło pytanie a propos kosztów remarszutyzacji. Szanowni Państwo, musicie w tym momencie szalenie do tego określić. To są dwie różne sprawy. Kilka miesięcy temu otrzymaliście Państwo dwa projekty, które się nazywały W1 i W2 całkowitego przeorganizowania komunikacji miejskiej. Te dwa projekty, właściwie były przygotowane cztery, ale udano do publicznej wiadomości dwa. Było to kilka miesięcy temu podatku nawet w gazetach, w prasie, gdzie była mowa na przykład, że w pierwszym wariancie ma być zmniejszona ilość linii, ale mają kursować częściej w szczycie, co 6 minut i co 12 minut. I proszę Państwa, te propozycje zostały opracowane przez jednostkę, która nazywa się SITK. My to zawsze mówimy sitcom na nich, bo to tacy to wszystkie 12 techników komunikacji czy jakoś tak. Tak, którego prezesem jest chyba pan profesor Starowicz, zastępca prezesa. Pracownikiem dawnym był pan Grzegorz Sapon. I pan Grzegorz Sapon opracował tę siatkę wywalającą, że tak powiem, komunikację do góry nogami i z tego, co było podane w wiadomości, kosztowało to około 300 tysięcy złotych. Stąd teraz pan Sapon będzie na siłę dążyć do tego, by te wszystkie zmiany wprowadzić. I tu mówię pani o koszcie, że to mniej więcej tyle kasy kosztuje. No to było w prasie podane. Natomiast to, co teraz wprowadzono, nie ma nic wspólnego z tymi dwoma projektami, które zostały zarzucone wcześniej.
te projekty w mojej ocenie zostały powstały na takiej zasadzie. Dobra, ósemkę puścimy tu, więc to puścimy tu, a tu puścimy tak. I tak wyglądała budowa komunikacji z tymi makami. To jest taka, jak to ładnie nazwali, to też uważam, że to jest bzdurne słowo, remarszukizacja, bo ja nie wiem, kto to wymyślił. Miodek na pewno nie, profesor. Jest to dopasowanie rzekome w cudzysłowie, dopasowanie do potrzeb. Nie, szanowni państwo, do 17 listopada komunikacja, powiedzmy, był na nią budżet 1000 zł, więc po uruchomieniu linii tramwajowej do Maków budżet powinien być 1100 zł. Nie, jest nadal 1000 zł. I Zikit miał za zadanie uwalać, przepraszam, tylko komunikację tam, gdzie się da, żeby doprowadzić tramwaj do czerwonych Maków, a pan prezydent ładnie przepnie wstęp i tak dalej. Ale panu przewodniczącemu jedną rzecz powiedzmy. Żałuję, że to jest 2014 rok. Żałuję, że nie ma wyborów i żałuję, że nie profesor Majkowski nie kandyduje. Dlatego, żeby jednym cięciem nie wprowadzone były te zmiany. Dwa lata temu była oddawana do użytku linia do Małego Płaszowa. Też była jedna wielka awantura, bo miało być wszystko przeorganizowane. Akurat na koniec chyba listopada były wybory. I pan Majchowski będzie, kat, nie ma. Zostawiacie, wpuszczacie 11.20, żadnych autobusów nie ruszacie. No niestety, mamy 2012 rok. Dziękuję bardzo, panie Sebastianie. Proszę państwa, przepraszam, są dwie poprawki. Chyba, że ktoś... Dyskusja nie jest zamknięta. Już będzie, za chwileczkę będzie uzasadnienie. Ja przeczytam najdalej to, co pierwszą poprawkę pana Jacka Walcewicza. Ale w pierwszym punkcie drugim. Przywrócenie linii autobusowej podczas Kazimierzowca oraz Centrum Handlowym Monarka zastąpić słowami przywrócenie linii autobusowych łączących Kazimierz z centrami handlowymi. Tak, Jacku? Znaczy... Tu chodzi o 304 po prostu. Może mają sobie rację. A 304 to gmina, bardzo mocno. To mi się podoba. Linie autobusowe łączące Kazimierz z centrami handlowymi. Takimi jak postulaty mieszkańców Zymy i Donarka i Tesla. Dlatego, że pracownicy autobusowe nie wiedzą. Eliminujemy ten temat. Proszę państwa, czy ktoś na temat tej poprawki chce zabrać głos? Nie widzę w takim razie głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Czerwonego. 19 osób jest za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ta osoba się wstrzymał. Powinna być nazwana Kraków Walicy. Po Kraków Polityce. Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka. Wytek. Poprawkę pani Ani Marysylek, ale w tytule, w punkcie, w paragrafie pierwszym zmienić słowa małej remarszutyzacji i wpisać słowa nowej czy małej siatki połączeń. Nowej siatki połączeń. Albo kto z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za? Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 19 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dyskusja jest zamknięta. Pan Krzysztof uzasadnienie ma gotowe? Mam gotowe i tam jest jeszcze poprawka do tego, ale bym prosił, bo jak wtedy nie zrozumieliśmy się, znaczy nie usłyszałem. Pan Wojtek mówił do jakiej linii? Znaczy, pan zwracał uwagę, Znaczy nie wymienił pan dziesiątki? Nie, ja nie wymieniłem żadnej linii. Powiedziałem, że największa linia, aby został zwiększony tabor, żeby jeździły krótkie autobusy, jak i również, żeby jeździły długie tramwaje, te 40-metrowe, a nie krótkie z jednym składem. Chodziło o to, żeby aneks umowy z Zikitu z RPK wymuszał, że Zikit był na te najbardziej obłożone trasy. No bo ja to trochę inaczej sformułowałem, dlatego że fajnie by było, jakby pan podał jakiś numer, znaczy no... Ale nie ma najbardziej obłożonych trasów, tylko rodziny, które są... Przykładowo,
Kłodzka i do Borku, no jeżdżą krótkie składy na Pleszu, na Pleszu. Ale o godzinie 8 się tam wpychają, natomiast o godzinie 13. Dobrze, a ja zapytam, jak to brzmi, a potem ewentualnie. Paragraf drugi uzyskiwałby brzmienie uzasadnienie z integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie w związku z licznymi protestami mieszkańców zgłaszanymi do radnych dzielnicy pierwszej. Wnosimy o wprowadzenie powyższych korekt. Zwracamy również uwagę, iż linie, i tu wpisałem 13 i 10, bo myślałem, że pan Wojtek mówił o 10, obsługiwane są przez stare składy, w nawiasie mniejsza pojemność, gorszy komfort jazdy, zamknąć nowe, to znacznie pogarsza sytuację. Pragniemy również zasygnalizować, iż linia tramwajowa nr 8 ma swoją kilkudziesięcioletnią historię, wpisaną w szpale w perspektywę Krakowa, w nawiasie miała ponad przeciętną frekwencję, było to jedyne połączenie z Borku, Sławiernik, Dobranowic i na osiedle Widok. Na ich trasie znajdują się m.in. szpital MW, Uniwersytet Pedagogiczny NFZ, zamknął nawias. Przyzwyczaiły się do nich dwa pokolenia mieszkańców, a naszym zdaniem tradycję należałoby szanować. Tak. Panie Krzysztofie, ale wprowadzenie tutaj przykładu dziesiątki. Uzasadnienie powinno się odnosić do paragrafu, który uchwalamy. A tutaj wprowadzamy do wątek jeszcze. Ten paragraf nie jest ostatnia uchwała w tej sprawie. Także ja sądzę, że w spotkaniu z panem Sikorą jeszcze będziemy mieć takie podziały, większą wiedzę na temat ilości taborów. Czy zmienia się to, co Wojtek Mazurkiewicz powiedział, żeby nie doprowadzić do tego, że jeździ często i jest mały, prawda? Tylko, że jeździ jakoś często, to powinien być duży, jak rzadko. No tak, ale trzynastka, no tak, pani przyniósł to uzasadnienie drugie, prawda? Miałem z niego zrobić kompilację, no i zrobiłem kompilację. Trzynastki też tutaj nie ma, więc no, musimy się zastanowić, jak to zrobić. No. Czy wykreślić to w ogóle? Czy jednak napisać o tym, że jest... Odnieśmy się do paragrafu, który uchwalamy w zasadzie, nie wprowadzając kolejnych wątków, które by nie były, nie są związane integralnie, bardziej mi piszemy, że uzasadnienie jest integralną częścią. Ale to mi się nie szkodzi, to, że jeszcze jest zapisane, tego myślę, że... No papier przyjmuje wszystko, ale dajcie jeszcze może... To jak? Wpisujemy to jednak, czy nie? No, przykładowo linie 13. Może przyjechać ten sklep. No jeszcze raz. Z tego co wiem, 13 będzie miała większy tabor. Z tego co mi się udało ustalić, czy będą zwiększać. Albo trzeba podjąć kolejny paragraf w tej uchwale, że odnośnie tego co Wojtek powiedział, żeby tabory były dopasowane do ilości przewożonych osób, a nie jeździ globalnie, w którym jeździ 150, tylko 3 składy, które wiozą 300, na przykład. Ale to jest stworzenie czegoś nowego. Jest projekt uchwały, uzasadnienie powinno się odnieść do projektu uchwały, nie wątkować, tym bardziej, że jest zapisane, jest integralną częścią, jest integralną tego, co się uchwalili. My uchwalamy paragraf, a nie uchwalamy uzasadnienie. No to by to brzmiało tak. W związku z licznymi protestami mieszkańców zgłaszanymi do radnych dzielnicy pierwszej wnosimy o wprowadzenie powyższych korekt. Pragniemy również zasygnalizować, iż linia tramwajowa nr 8 ma swoją kilkudziesięcioletnią historię wpisaną trwale w perspektywę Krakowa w nawiasie. Miała ponad przeciętną frekwencję. Było to jedyne połączenie z Worku, czy Łagiewny, Dobranowic i na osiedle Widok. Na jej trasie znajdują się m.in. Szpital NFW, Uniwersytet Pedagogiczny NFZ, zamknąć nawias. Przyzwyczaiły się do nich dwa pokolenia mieszkańców, a naszym zdaniem tradycje należało szanować. Dobrze. Super. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego uzasadnienia? Będziesz uzasadnienia przełożyć. 17 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dla zasady. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy przesłaliście? Dobra, czy jeszcze są dyskusje, które dotyczą tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Teraz? Jeszcze jedna osoba jest za.
Państwa jest przeciw. Jednogłośnie. Nie widzę jednogłośnie. Dziękuję bardzo.